No tak, ale po tym wszystkim nie bardzo wiedziałem, co z sobą począć. Czułem gorycz i pustkę bezdenną. Ogarnęła mnie owa straszliwa czarna dziura. Stałem tak na ulicy, rozglądając się bezradnie to w jedną stronę, to w drugą, to w górę, to w dół. I wtedy zjawili się oni. Oni zjawiali się zawsze wtedy, kiedy tego potrzebowałem. Moi przyjaciele, poeci ulicy, moje anioły. Znaliśmy się od dawna, łączyły nas wspólne zainteresowania i fascynacje. Mieliśmy na podwórku takie zaciszne miejsce za śmietnikiem, gdzie nikt nam nie przeszkadzał. Naszym ulubionym zajęciem było granie na gitarze, obserwacja otaczającego nas świata, wyprawy do bytów równoległych, jak również rozwiązywanie problemów związanych z szarą codziennością bytu. Co bytu? W związku z pewnym wynalazkiem starym jak świat osiągaliśmy możliwość penetracji bytów równoległych. Zdolność tę doprowadziliśmy do takiej perfekcji, że czasami trudno nam się było zorientować, czy jesteśmy w bycie rzeczywistym tu, czy gdzie indziej. I czy jeżeli w bycie rzeczywistym leżymy pod śmietnikiem, to w bycie równoległym siedzimy w pałacu? I czy jeżeli w bycie rzeczywistym jest nam piekielnie źle, to w bycie równoległym jest nam niebiańsko dobrze? I co tam dalej jest, jak nie ma? I dlaczego facet w białym fartuchu oblewa nas wodą? To były wyprawy dla odważnych. Ryzykowaliśmy własnym życiem, aby odpowiedzieć ludziom na pytanie, jak żyć. Owszem, zdarzały się wypadki, ktoś przesadził, tracił kontakt, no i rozpoczynał egzystencję w innym bycie. Nam też zdarzało się niejednokrotnie lądować awaryjnie na stacji obsługi klienta. Taka jest dola odkrywcy. Ale zawsze przyświecała nam jedna idea. Aby dążyć do absolutu. Kontakt człowieka z absolutem jest absolutnie konieczny. Człowiekiem trzeba co czas jakiś wstrząsnąć, targnąć. No, ale żeby nim targnąć, to absoluta nie może być mniej niż pół litra. Zasiadasz
podnosisz i grasz, dopłacasz do puli lub mówisz pas. Czasami grają sznurzy, rzec by się chciało dość, lecz gdzie jest kres podróży, wie tylko jeden gość. Enduelikefa, dziś czy jutro, ty czy ja, obojętne każda gra ma koniec. To jest przypadek, bałagan czy ład, gdzie droga prowadzi i ile ma lat? Czy karty znaczone? Ja nie wiem i ty. Nie każdy wygrywa, kto siada do gry. Czasami grają sznurzy, rzec by się chciało dość, lecz gdzie jest kres podróży, wie tylko jeden gość. Enduelikefa, dziś czy jutro, ty czy ja, obojętne każda gra ma koniec. Tej rzeczy nie zmienia fakt twego istnienia, nie zmienia i cześć, i musisz to znieść. Gdy karta nie idzie, oszukaj choć raz tym masem z rękawa, bo pewnie go masz. Czasami grają sznurzy, rzec by się chciało dość, lecz gdzie jest kres podróży, wie tylko jeden gość. Enduelikefa, dziś czy jutro, ty czy ja, obojętne każda gra ma koniec. Koniec ma!